Cześć. Wiem, że komentowanie pani poseł Klaudii Jachiry i jej wpadek jest bardzo proste, ale nie mogę się powstrzymać przed skomentowaniem jednego z jej filmików z października 2019 roku, który pojawił się na jej kanale na YouTube. Dlatego, że wyśmienicie pokazuje on brak zrozumienia roli posła i dużą butę, która bardzo cechuje wszystkie partie lewicowe, czyli Koalicję Obywatelską również. Wiele razy zastanawiałam się, jak to będzie być posłanką. No i stało się. Jestem nią, ale nie dostałam jeszcze żadnego zaświadczenia o wyborze na posła, więc z Wrocławia dalej jeżdżę blabla, kasuję bilety w tramwajach. Okazuje się, że nietykalność i immunitet poselski dostaje się w dniu oficjalnego ogłoszenia wyborów, więc niby go mam, ale co rusz trafiam na to, że ktoś mnie wyzywa od zdzir. Za przykładem Jana Pietrzaka przed sekundą właśnie obraził mnie człowiek tutaj w parku, krzyczał na mnie, że jestem najgorsza na świecie. Jak egzekwować tę nietykalność? Jak dbać o ten immunitet? Jeszcze tego nie wiem. Może na początek proponuję pani Jachirze dowiedzenie się, czym jest immunitet poselski, ponieważ widać jasno, że pani Jachira tego też nie wie. Czy pani poseł poszła do polityki, aby mieć niczym nieograniczoną tą nietykalność, czyli hulaj dusza, piekła nie ma? Bo jeśli tak, to zapewne zdziwi ją, że nietykalność poselska i immunitet posła nie polega na tym, że nie można posła krytykować. Oczywiście nie jestem za wyzywaniem pani poseł, nawet jeśli mocno się z nią nie zgadzamy. To jest już inna kwestia, kwestia bardziej kultury osobistej i tak dalej. Wolę zresztą rozmawiać na argumenty niż na wyzwiska. Natomiast wyciąganie przez panią poseł w tym momencie immunitetu jako prawa, które miałoby jej zapewnić akceptację czy też nawet szacunek ludzi, jest ogromnym nadużyciem. Zobaczcie na to, co mówi Konstytucja, artykuł 105, treść i zakres immunitetu poselskiego. Przeczytajmy szybciutko. 1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. 2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. 3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym. 4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ustępu 2 i 3. 5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa. Pod filmikiem również będzie link do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Tam jest trochę więcej na ten temat. Natomiast w skrócie, jak widzicie, immunitet poselski ma bronić posła przed aresztowaniem, które miałoby przede wszystkim uniemożliwić mu sprawowanie działalności politycznej. No, na wszelki wypadek, gdyby ktoś na przykład chciał zatrzymać posłów bezprawnie, używając policji, w drodze na głosowanie, aby na przykład nie dopuścić do kworum i żeby właśnie tam głosowanie nie przeszło, tak jakby sobie ktoś tam życzył. Nie ma natomiast mowy o traktowaniu posła z jakimś takim namaszczeniem, jak jakiegoś skarbu narodowego. Więc co ma to, że ktoś panią poseł wyzywał do immunitetu poselskiego, czy też tam do nietykalności poselskiej? Dziewczyny na fitnessie gratulowały mi, podobnie sąsiedzi w kamienicy, wszyscy się cieszą. Ja także, ale powiem wam, że już dawno w życiu nie wiedziałam tylu rzeczy. Gdzie będę mieszkać, gdzie będę miała biuro poselskie, kto będzie asystentką albo asystentem. To taki czas przejścia, bardzo dla mnie ważny, ale też taki w zawieszeniu trochę. To, co bardzo mnie ciekawi, to, że pani Jachira przede wszystkim wśród tematów, które wymienia tutaj i których nie wie,
to gdzie będzie mieć biuro, jakich będzie mieć asystentów. Czyli właściwie ciekawi ją w pracy posła, jak wyda nasze pieniądze zabrane nam w podatkach. W skrzynce czekają na mnie już pozwy za kampanię. No cóż, to będą pracowite 4 lata. Bardzo chciałabym Was wszystkich nie zawieść. Tytuł tego filmiku to Zastanawialiście się, jak to jest być posłanką. Nie słyszę w tym filmiku jej zastanawiania się nad tym, jakie uda się jej wprowadzić zmiany w polskim prawie, jak się jej uda spełnić obietnice wyborcze, czy tam jak będzie głosować, w jakich zespołach poselskich będzie brać udział. No bardziej ją jednak interesują sprawy jej własne, materialne, jakieś pozwy, które otrzymała. Nie wiem, o jakie pozwy chodzi, ale mnie jako obywatela Polski nie interesują te sprawy. Czy właśnie tak myślą o pracy posła ludzie z Koalicji Obywatelskiej? Czy myślą w ogóle o tym, co mogą zrobić dla Polski, czy tylko o tym, co mogą zrobić dla siebie samych?